Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Jagged Alliance 3. No dobra, odbili nam tą kopalnię. Ciężki oddział szturmowy to był jeszcze, ojej. Kurde, jest ich 10 sztuk tam. Dobra, 10 luda. Tu mamy 7. Dobra, ty nie zdążysz dotrzeć, ale jak tam nasza ekipa, generalnie rzecz biorąc, w zasadzie prawie że wyleczona. Okej, okay, no to jesteśmy gotowi na tych ziomali, więc... Okej. Okay. Ładunek diamentów. Co to znaczy? Aha, automatyczne rozstrzygnięcie. Nie. Wysoka temperatura, co to daje? No, jakbyś mi tu podpowiedź dał. Sektory bez obecności są eksplorowane, dane wywiadowcze. No, nie jest powiedziane, co to jest. Pewnie było coś tam z tą wysoką temperaturą. Rozlokuj najemników, ale dobrze, będziemy wiedzieć skąd tam ci tagi. Tu jest. Po odniesieniu rany postaci mogą stracić energię i paść. Okej, okay, to strefa rozlokowania. My możemy się tylko tutaj rozlokować. Okej. Okay. Ring. No dobrze. Boom namiot. Ładunek diamentów. A, oni stąd będą szli. Czyli tak z tej strony, z której myśmy szli, nie? Okej. Okay. Najlepiej byłoby ich pod boom namiot podpuścić, szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje. Znaczy, rozlokować się gdzieś tutaj, w tym miejscu, tu. Tutaj na przykład dać... tutaj dać na przykład, nie wiem, meltdown z karabinem maszynowym, czy w ogóle gdzieś meltdown z karabinem maszynowym. Może tutaj byłoby nieźle. Meltdown. Z tym karabinem maszynowym możesz tam podejść. Monika. Monika, tak żebyś miała dobry widok na nich, ale była też dobrze ukryta. Kurczę, nie wiem, czy tu nie powinnaś być. Kalina. Kalina jako drugi snajper. Znaczy, szczerze mówiąc, jeżeli mamy ich tutaj przyłapać, bo oni będą na przykład szli... Oni będą szli stąd, tylko że oni mogą iść tu i mogą tędy też nadejść. Niepotrzebnie, żeśmy te miny wszystkie, kurde, wysadzili. Więc... trzeba będzie się dobrze zastanowić, ale zakładam, że tędy pójdą. Więc meltdown najlepiej, jakby podleciała tutaj i rozłożyła po prostu karabin maszynowy. Więc siebie damy tu. Kalinę damy tu. Bones. Monikę bym gdzieś tutaj umieścił. Ciebie bym dał też tutaj, tylko musi... Ciebie bym dał tutaj. Tak, żebyś zdążył dobiec w to miejsce. A mouse? Mouse możemy na razie dać tutaj. I tak dalej. Bo teraz trzeba się bardzo szybko tutaj... Nie wiem, ile mamy czasu z tym rozstawianiem. Wszyscy... Ukrycie. Rozstawienie. Długa seria. Ustaw karabin maszynowy. Właśnie, bardzo ładnie. Kalina, możesz też podejść tu. A ty możesz podejść... Tu się schować. To koło tej beczki jest niebezpiecznie, no ale... Może część pójdzie tu.
A jednak tam odeszli. A ci tutaj poszli. Ready. Okej, okay, no troszkę ich poharataliśmy. Oni mają granaty niestety. Czyli tak, meltdown. Ty możesz coś jeszcze zrobić? Obróć karabin maszynowy, zabierz karabin. A możesz długą serię jeszcze zrobić? A możesz obrócić? 2, 3 do 6. Podoba mi się to. To oczywiście zużyliśmy od groma po prostu amunicji. Aha, zespół powinien uśmiercić dwóch przeciwników. Kurczę, boję się, tam jest ten grenadier cholerny. I to jeszcze zdrowy, ranny, i oni będą niestety granatami ciskać. Czy my jesteśmy w stanie tych załatwić tutaj? Monika. Ty masz co? Ogłuszający, to może Kalina? Tam jesteś w stanie wrzucić? Ile to w ogóle zużywa? 6 na 9. Ile ty masz punktów ruchu? 9 tylko. Co tak mało? Czy ty w zasadzie rzucisz albo w tych, ale ich niestety wydaje mi się nie rozwalisz. Albo w tych. No tutaj no to jest dużo moim zdaniem sensowniejsze. Tylko boję się tych granatów zakichanych niestety. Jeszcze jednego trzeba by uśmiercić granatem. Ty nie zdążyłeś kucnąć. Tego się boję trochę, no ale dobra. Czy ty jesteś w stanie, Kalina... Nie, tak kurczę. Grenadiera któregoś zdjąć? Ten jest zdrowy. No gdzie się samouczek włączył? W głowę możesz próbować. Zmęczenie. Dobra, Kalina, ty jesteś w stanie coś zrobić. A jakie ty masz możliwości? Ty jesteś w stanie tylko tego zobaczyć. Kurde, idzie z tym samym sałoczkiem. Przeszkoda. 65% szans. Naprawdę go nie zabiłaś? A tamten jest zmęczony. A zmęczenie to oznacza, że... Punkty akcji obniżone. Nie może otrzymać darmowych ruchów. No właśnie. Kurde, by się jeszcze jeden granat przydał. No teraz pytanie, bo oni nas tu trochę niestety poharatają. Czy na przykład nie zrobić jednak czegoś takiego? Ty masz dużo lepszy widok, więc jakby się ci chcieli ruszyć tutaj. Wydaje mi się, że takie jest lepsze. Meltdown zostajesz tutaj i w tym momencie mamy jeszcze Maus. Maus, granat dymny. Nie. Maus, czy ty jesteś w stanie, jakby chcieli tutaj goście się ruszyć, coś takiego zrobić? No niestety boję się, że tutaj tymi jesteśmy dobrym tym, no, granaty celem, no ale... Ten już nie wie, co robić z tego wszystkiego. O, nie trafiłaś. Okej, okay, próbował tylko strzelać.
Heads of Asia, see your courage! Ależ kurde! Lucky shot. O kurde! Wow, that's a bad scratch! Son of... Niech ich kurde kaczka kopnie. Meltdown here! Watch me put this one down like a sick dog! You will pay for these foreign dogs! Damn, I hope there's a lot of blood. Za mało amunicji. O kurde, ale żeśmy... No niestety, tylko to jest problem, żeśmy zużyli amunicji po prostu tyle, że masakra. Całą 60, kurde. Ale karabin zrobił robotę. No trzeba przyznać, że zrobił robotę. Kurde, Bunz dostała jak niezłe wciry. Ty też troszkę dostałaś, ty też troszkę dostałeś. Dobra. Mamy granatami jakieś quest na granaty. Looks like we took care of our special task. Well done. Bardzo dobrze. If I make a move, they'll shoot my buns off. Czy ty jesteś... A, bo ktoś tu jest niestety w tym. Talina here. Okej. Dobra, dobra, spokojnie, kurde, nie podniecaj się. Snajper, dobra. Ciężko ranny bandyta, tego grenadiera bym chciał tutaj, tylko że ty niestety chyba nie masz tyle punktów. Ile ty masz punktów? 6. Wiesz co, na wszelki wypadek... Aha, wszelki wypadek to ty nic nie zrobisz. Ty masz też, kurde, kiepsko. Troszkę za daleko jest. Seriami, tylko nie trafisz, kurde, J33 przypadkiem? No nie trafisz, ale... Cycki górą. Zgadza się, cycki górą. I'm not feeling perfect. Mamy 4. Czy ty możesz zmienić broń? Możesz rzucić albo granat, albo spróbować pojedynczy strzał. Jakie masz szanse? Bym powiedział marne. Nie chcę tak robić, ale boję się... Aha, i on jest jeszcze, kurde, poza zasięgiem. On będzie stamtąd strzelał, niestety. Kurde, no nie chcę koło tej beczki stać. Mamy jeszcze strzał w ruchu. No to też jest opcja, żeby go na przykład stąd ustrzelić. Ryzykowne, ale... No dostał, ale niestety... Tylko, no właśnie, ale tylko tyle może mogę powiedzieć na ten temat. A, jeszcze zapomniałem o tym. Dobra, tylko amunicji nam będzie brakowało teraz, bo żebym zużył tyle, że kurde. Amunicja przeciwpancerna. To ja może, wiesz co, przeładuję amunicją przeciwpancerną sobie tą snajperę. Mamy tego mało, ale no właśnie. To też by trzeba było przeładować. Weź tą grzybkującą, cokolwiek. Tu masz 15 na 15, 15, 30 na 30, meltdown. Dasz radę coś przeładować, kurde?
Halo? Czemu nie mogę tego przeładować? Dziwne. No dobra. Ale karabin maszynowy zrobił robotę. Yes? No dobra, kurde, meltdown. Aha, bo ty musisz zebrać ten... Zbierz karabin maszynowy. Meltdown here. No bardzo ładnie. Let's go. Troszkę nas poharatało niestety. Znaczy Bones dostała strasznie, kurde, wciry. Troszkę Mouse i ten, no ale... co tu mamy? M14. O, karabinek szturmowy F14. Co to jest, kurde? Shift. A to jest karabinek. M14. To trzeba porównywać raczej z takim klasykiem typu RPK, to nie z tym AK 3x10, 24 zasięg, 2, 50% trafienia krytycznego, amunicja grzybkująca, ale to pytanie, czy to jest od amunicji? No wygląda, że M14 jest gorszy. O Jezu, znowu będzie mi miejsca brakowało. Znowu będzie miejsca brakowało. Coś będę musiał znowu zaś rozłożyć. Kurczę, chyba nie potrzeba tych... No tylko, że one są fajnie zmodyfikowane, kurczę. Czy nie mamy gdzieś jakichś rurek do modyfikacji broni albo czegoś? Dobra, już mamy to. Amunicja, bieraj. Ło, panie! Tu jeszcze mamy coś ciekawego. Co to jest? M24 kontra GWHR. 1x46, większy zasięg, 3% trafienia krytycznego. Klasa ciężka, przebicie, klasa lekka, czyli to jest tak jakby lekka snajperka. Nieporęczny sprzęt, brak darmowego ruchu, wywołuje dużo hałasu. No właśnie, nie wiem. Ktoś w ogóle jest w stanie to wziąć? AK. Dobra, tych AK to nie musimy tyle mieć naprawdę. Tylko byśmy zrobili tak. Wymieńmy tego AK z tym, bo ten jest... Raz, przeładuj. Tego AK rozładuj. Ze złomu i tak. Bo już AK-czy mamy, kurde, tyle, że... Będziemy się zastanawiać nad tym. A ładunek diamentów gdzieś tutaj nie było? Tego? Mieliśmy coś zdobyć, jakiś ładunek diamentów. I? Chyba nie wysadziłem, mam nadzieję, tego ładunku diamentów. Może wysadziłem po prostu z nadmiaru chęci. Małe? Czy wziąłem i nie zauważyłem? Chyba wysadziłem diamenty. Nie, coś jest. Nadkruszone szafiry. Właśnie nie wiem, czy nie była mowa o tych szafirach przypadkiem, że to warto trzymać. Nie, jest ładunek diamentu. Dobra. Czyli mamy jeszcze 12 koła, jakby co? Bardzo dobrze. To teraz się musimy zastanowić, co dalej. Znaczy, dalej to trzeba odbić tą. Dalej trzeba odbić. Raz, że odpocząć, bo jesteśmy troszkę zmęczeni. Dwa, odbić kopalnię diamentów, bo mnie oni wkurzają, że oni to przejęli. I wytrenować tam milicję. A następnie pójść może tutaj, czy coś w tym stylu. W ogóle port by się przydało też, kurde, jakiś zdobyć. Bo nie mamy portu, jakbyśmy chcieli wrócić na przykład na wyspę. Kurde, ja też jestem pierdoła. Bo jak tutaj miałem zrekrutowanego gościa, to przecież ja mogłem tego questa odebrać, który tutaj był.
i wykraftować sobie trochę rzeczy, zanim tutaj poszedłem. Ach. No dobra. To oddział... Oddział, na razie wiem, że jesteście zmęczeni. Idziecie tu. I have arrived at the destination and am ready for a new goal. Dobra, jesteś gotowy, to zaraz będziesz. The journey is done. I'm ready for the next quest. Thor, idziesz tutaj do nas, do oddziału. A ty sobie podczas podróży, widzę, odpocząłeś. Trzeba by jakieś leczenie jeszcze zapodać na chwilę. A kurde, Thor jest w ogóle jeszcze, jeśli chodzi o leczenie, niezły. Nie mamy w ogóle tych składników. Nie, mamy coś. I feel good vibes from thinking about this task. Bardzo dobrze. Przy okazji możemy zrobić naprawę przedmiotów. Może bez ciebie. Ile to jest? Leczenie ran. Jeden dzień? Łopanie. Wybierz przedmiot. Nie wiem, czy warto to naprawiać. 13 godzin. Żeby się zasięgnął coś 15 godzin. Jeszcze możesz jakąś jedną rzecz tutaj zrobić. Jeszcze trochę. Oho, dobra. Dobra, tutaj ma oddział wroga przybędzie do sektora H2. Nawet dość szybko oni, kurde, dosuwają, to my tak szybko nie dosuwamy. Przechwycimy ich tu, tylko najpierw musimy ogarnąć cienki oddział Legionu. Więc to będziemy musieli zrobić. Ale wcześniej chciałbym jeszcze tutaj zobaczyć na Thora. Thora. No właśnie, tobie można dać spodnie, które tu mamy. Ty masz tylko pistolet, więc jakie ty w ogóle masz, kurczę, te Thor? Strzelectwo 74, dość duże medycyna, zdrowie, zwinność, co ty masz? Jeden przedmiot za każde 48 godzin, trudniejsza do wykrycia, tak. Minimalna celność przy beznadziejnych atakach, inspiracja negatywnego, korzystając z zapatrywania. Okej. Więc tak w ogóle ty powinieneś sobie się wyposażyć w coś tu ciekawego, bo ty masz tak. No, oczywiście, kurde. Kalina ma strzelectwo 82, ty masz 74, no tak średnio, więc tobie bym na pewno dał coś ciekawego, tylko pytanie co, może takiego, kurde, maszynówkę, ale to też jest 19, 9 razy 19 mm, ten przeładuj, nie, 9 mm to takich mamy od groma. Maszynówkę można by mu dać. Można by mu dać. A ty co masz, kurczę, meltdown? Ty masz tego RPK. Karabin maszynowy. A jakbyś chciała porównać to z tym? Mniej więcej to samo. RPK jest ciutkę lepszy, widzę. Więc tak. Thor się nam przyda. No niestety nie mamy pełnej kobiecej obsady, ale no trudno. No po prostu jest jak jest. Snajpery to na pewno nie byłoby. No czy to jest taki karabin? No właśnie nie wiem, który jest. No, on taki teoretycznie lepszy jest od tego, ale więcej hałasu wywołuje. Więc zastanawiam się, czy nie dać po prostu Kalinie albo ten, żeby zobaczyć. Przebicie klasa lekka. No ale właśnie nie wiem, co to jest to przebicie w tym momencie. To znaczy sporą siłę przebicia i są bardzo trzelne. Specjalny atak ogień obezwładniający. Przebicie klasa ciężka. Nie wiem, co to oznacza, że tu jest przebicie klasa ciężka, a tu jest przebicie klasa taka jakaś lekka. Więc nie mam pojęcia.
możecie napisać w komentarzach, aczkolwiek troszkę muszę teraz ze względu na wyjazd nagrywać na zapas, więc odcinków, więc pewnie i tak będzie po fakcie, no ale bym się zastanawiał nad tym. Natomiast dobra, Thor, bo warto byłoby Thora tutaj wyposażyć w coś sensownego. Tego też nie jesteś w stanie przeładować w tych dwóch, bo nie mamy ten. Można próbować odmontować te... Ten mam... Bo mamy trochę mało miejsca. Nie wiem, czy takiego czegoś byśmy... Zmodyfikuj. Czy da się to po prostu... Wyjąć stąd. Co to zrobi, jeżeli ja to zrobię wolne? Czy ja odzyskam ten przedmiot? Szerszy pas taktycznej obserwacji? Kurczę, no, no nie wiem. FAMASy nie są najlepsze. A sprawdźmy dla nauki. To już zostaje tak jak jest. To jest typowy ten. Czy teraz odzyskaliśmy gdzieś, czy to jako materiały po prostu żeśmy gdzieś dali? No bo tego FAMASa bym szczerze mówiąc jednego zezłomował, bo to nie chce mi się tyle tego nosić. Druga sprawa. Właśnie. M14 karabinek szturmowy. Nie ty, kurde, ty. M14 karabin szturmowy 3x11 w porównaniu z tym. Czemu to tak mi przeskakuje za każdym razem? No troszeczkę jakby lepszy zasięg, ten, klasa lekka, doskonały, zwiększona premia, broń wolniej się... Dobra, to takie byśmy dali może Thorowi. Ty będziesz sobie M14 nosił. Możemy ci dać jeszcze ładunek wybuchowy. Czy my mamy ładunek, zapalniki czasowe, TNT? Czy ja wykraftowałem gdzieś coś takiego, czy ja to już nie wiem. Ty masz 5 granatów. Więc nie wiem, czy bym tego nie rozdzielił. Kurde, z shiftem już mi się miesza z tymi podziel. I daj tutaj koledze. Ty masz co? High power zwykły, tutaj mamy drugi high power. Nie wiem, czy ci nie dać czegoś innego, na przykład Peacemakera. A, większy zasięg, ale... Co byś ty mógł jeszcze tutaj zrobić? Masz granat, masz M14, tylko przeładuj, kurde. Żebyś miał full. Jeszcze był jakiś tutaj, Glocka zamiast broń krótką. 4x8, 14 zasięg. A dla odmiany dajmy ci Glocka. Weź sportową na przykład. I tym... Dobrze. Ty będziesz Glockiem, kurczę, tutaj działał. Okej. Domyślny ten. Tu się jeszcze zastanowię. Domyślny ten. Meltdown ma tak jak ma. Ty masz tak. Ty masz tak. Dobra. Na próbę bym się zastanowił, czy nie dać tego w tym momencie M24. 7-7. No ma większe obrażenia. Dużo większe. Większy zasięg. Ale przebicie klasa lekka, czyli tak jakby co? Lżejsze pancerze. A czy Kalina nie miałaś tego... Ty masz właśnie nieuchronny atak, ignoruje redukcję zapewnianą przez pancerz. Więc może to jest dobrym pomysłem, bo nawet jakby to miało gorszą, znaczy większą redukcję obrażeń przez pancerz, to może... A, przeciwpancerną mamy mało. Rozładuj. I daj mi tu przeciwpancerną jeszcze. Nie mamy tego dużo, ale... Bo przeciwpancerna na to... Jeszcze zobaczmy, czy ja głupoty nie robię. Sportowa... Zwiększona premia. Siła przebicia pancerza. No to dobrze, ten. Można by jakieś modyfikacje spróbować jeszcze zrobić, tak na sam koniec odcinka. Zobaczmy, co możemy tutaj dodać. Trudne, mechanika Kalina. Ciche ataki.
Tu mamy, co ty masz tutaj? Luneta snajperska 5 razy. Znaczy to jest ten stan, to jest to. 10 powiększone, celowanie precyzyjne, dodatkowy poziom celowania precyzyjnego. Ale to mogłoby zostać, co to daje? Zwiększona pojemność magazynka. Kurde, to by było sensowne, szczerze mówiąc. To jest co? Umiarkowana premia do celności przy atakach z 3 plus pozycji celowania precyzyjnego. Poziom trudności niemożliwa, niemożliwa, dobra. Trójnóg, niemożliwe przy czołganiu. Łatwy. Oświetla wrogów jak i strzelca, to nie. Ciche zabójstwo, no to nie jest cicha broń. Oznacza wrogów, czyli oznaczenie to rozumiem, że później jeszcze będą... No to jest ciekawe, bo można by oznaczyć i powiedzmy korzystać z tego oznaczenia. Do każdego ataku zostanie automatycznie dodany poziom celowania. No to jest ciekawe, któreś z tych. Chip. Tylko, że to wymaga jednego chipa. Chipa. Stalową rurę możemy tutaj zrobić. A to niekoniecznie. Ciche ataki. Automatycznie dodany poziom celowania. Oznaczenie, celownik laserowy. Najwyżej się nie uda i tyle. Nie, nie to chciałem, kurde, przeskoczyło mi. No tak zrobiłem i po prostu mi przeskoczyło, niech to... Nie, dobrze, nie przeskoczyło, kurde, wystraszyłem się, że mi przeskoczyło, no. Dobra, masz już ładną tutaj snajperę. Czy jeszcze coś możemy zrobić? A, tu nie mamy w ogóle modyfikacji. Maus, co ty możesz tu jeszcze zrobić? A co to w ogóle jest? Zaraz, kurde, chwila, moment. Bo tu się coś ten... Tu masz pomodyfikowane, ok. Ja bym chciał zmodyfikować na przykład... Zobaczmy, czy tego się da zmodyfikować. Jeszcze. Niemożliwe. A łyżka na to niemożliwe. Luneta snajperska. Domyślnym, a to jest, to są magazynki. Podwójna premia do celności. To są różne latarki, to nie. Granatnik. O-o. A mamy granaty? Nie mamy granatów. Kompensator, umiarkowana premia przy kolejnych atakach. Odrzutnik, tryby serii wystrzeliwują więcej pocisków, to może niekoniecznie, tłumik. Ten granatnik mi się bardzo inspiruje, mnie tutaj. Nieudana, sprzęt ulega pogorszemu, wyrzutnia, ojej, zepsuliśmy. Spsuliśmy coś. Dobra, będziemy się jeszcze bawić, ale może jak znajdziemy... Nie, mamy rurę, to jeszcze można by spróbować. Zmodyfikuj. Czemu nie mogę teraz zrobić tego granatnika? Może czegoś mi do części pewnie brakuje. No właśnie, brakuje części zamiennych. Za dużo żeśmy tego zużyli. Znaczy, możemy rozłożyć coś jeszcze, bo w sumie nie musimy wszystkiego nosić, jak te... No i tak mamy za dużo różnych rzeczy, więc... Na przykład jeden pistolet można spokojnie, kurde, się pozbyć, bo mamy dwa. Rozładuj. No i teraz można by spróbować jeszcze raz zrobić, może się uda zmodyfikować. Będzie brakowało, okej. Okay. Dobra, granatnika nie zamontujemy. A moglibyśmy mieć tutaj, mamy jakieś granaty czy coś? Ten tegoś? Nie, moździerzowe, pocisk burzący, ale mamy! Są granaty! Kurde! To jeszcze coś musimy rozłożyć. Tego nie będziemy używać Peacemakera w życiu, po prostu. Najwyżej się nie uda jeszcze raz zmodyfikować. No trudno. Wiem, że to jest trudne,
ale cóż. Jedna stalowa rura, 30 części zamiennych. Będzie nam brakowało części zamiennych na naprawy różne później, ale... Yes! Oh yeah! Granat ogłuszający. Można by go ogłuszające w tym momencie walnąć. Oh yeah! Aha, tylko ty masz celność pewnie taką sobie. No ale dobra. Będziesz tymi granatami po prostu walić wszędzie. Najlepiej na początek dać ci ogłuszające. Jak się sprawdzisz, to będziesz wtedy dostawać porządniejsze granaty. Dobra, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.